Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich: gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj otrzymujemy piękne słowo z Ewangelii świętego Marka o tym, jak apostołowie zostali przywołani przez Pana Jezusa, aby otrzymać misję, a do tej misji, do tego wypełnienia misji, władzę. Wcześniej święty Marek, kiedy opisywał powołanie apostołów, podał trzy warunki, dlaczego Pan Jezus ich powołał. Po pierwsze, żeby byli z Nim, żeby uczyli się od Niego Jego mentalności, Jego sposobu myślenia, postępowania, mówienia. Po prostu naśladowali Go. Byli z Nim i upodabniali się do Niego. Po drugie, żeby mógł ich wysyłać na misję. I to dzisiaj słyszymy. Są przywołani po to, żeby poszli na misję. Ale żeby ta misja była skuteczna, otrzymują władzę. Bo jest to misja ratowania dusz, ratowania z niebezpieczeństwa potępienia, z niebezpieczeństwa pójścia do piekła. Oni idą po to, żeby ludzi ratować, żeby mieć władzę nad złymi duchami. Ta władza nie pochodzi od nich, pochodzi od samego Chrystusa. Chrystus przyszedł na świat po to, żeby zniweczyć dzieła diabła. Diabeł, który jest pierwszą przyczyną naszych grzechów, jest tym, który stanowi dla nas największe zagrożenie, jest największym wrogiem. Wobec ludzi mamy być nastawieni otwarci, zawsze mamy z nimi szukać pokoju i pojednania, przebaczenia, ale też mówić prawdę. Nie przez kompromisy, nie przez udawanie, że nic się nie stało, tylko przez konkretne nazwanie prawdy prawdą i przez prawdę, która wyzwala, prowadzi do pojednania przez przebaczenie. Natomiast wobec demonów Pan Jezus daje władzę, aby je wyrzucać, aby być wobec nich agresywnym, nie biernym, nie uciekającym, nie tylko broniącym się, ale agresywnym. Władza do tego, żeby pokonać, wyrzucić. Idźcie precz, precz szatanie. I ta władza nie pochodzi od nas, tak jak już mówiłem, bo gdyby pochodziła tylko od nas, to byśmy przegrywali. Nie można tak samozwańczo powiedzieć sobie, to ja sobie w swoim imieniu powiem do demona. To demon będzie się śmiał, jeszcze bardziej nas może wziąć w niewolę, wykorzystując naszą pychę. Natomiast kiedy w pokorze przyznajemy się, że jesteśmy grzesznikami, słabi, sami z siebie nic nie możemy, ale Bóg wszystko może i przez zawierzenie, przez wiarę w moc Boga przyjmujemy taką władzę, że demony nas się potem boją. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus kiedyś powiedziała, że ja się nie boję demonów. To demony powinny się mnie bać. W moich żyłach płynie krew królewska. Jestem zjednoczona z Chrystusem. I nie mam powodu, żeby się bać demonów. Ja się boję tych, którzy się boją demonów. Więc nie mamy co się bać. Mamy być świadomi tego, że jesteśmy wyposażeni w pewną władzę, moc, siłę. I ta moc potrzebna jest w takim codziennym również życiu, kiedy przychodzą pokusy, żeby mówić nie, precz, odejdź, nie zaprzyjaźniam się, nie sympatyzuję z demonem. Bardzo takim dużym niebezpieczeństwem jest dogadywanie się z demonami. Niektóre religie pogańskie właśnie dokonały czegoś takiego jak przekupienia demonów i oswojenia złych duchów po to, żeby złe duchy nie szkodziły. Ale to nie jest chrześcijaństwo, to jest pogaństwo. Pan Jezus chce wyrywać z pogaństwa. Chce dać nam życie wieczne w domu Ojca, w niebie. I zauważmy, że ta misja
jest misją trudną, bo może się spotkać z tym, że nie zostaną przyjęci. Ktoś, kto idzie i wzywa do nawracania się, może być oskarżony o prozelityzm. I zauważmy, że w ostatnich latach Kościół katolicki jakby boi się tego słowa, jakby uważa za coś, co jest bardzo groźne, niebezpieczne, nie uprawiajmy prozelityzmu, czyli jeżeli ktoś należy do innej religii, to niech nie przychodzi do nas, nie nawracajmy. Myślę, że zostało coś pomieszane. Pomieszana została myśl o tym, że można kogoś dyskryminować z powodu religii, można kogoś na siłę zmuszać do tego, żeby porzucił swoją religię, bo można go na przykład zmuszać w ten sposób, jeżeli nie przejdziesz na islam, to cię zabije. Jak przejdziesz, to będziesz żył. I ostatnio w Nigerii bardzo dużo jest takich sytuacji, że Boko Haram, te jednostki islamskie, zmuszają katolików do przechodzenia na islam, a tych wszystkich, którzy nie chcą przejść, zabijają, mordują po prostu. Więc to właśnie o to nie chodzi, o takie nawracanie. Natomiast chodzi o to, żeby człowiek się nawracał, to znaczy wracał do Boga, wracał do woli Bożej, do tego, co podoba się Bogu. A Bogu podoba się, żeby wszyscy byli zbawieni, żeby byli na drodze do nieba. I nieprawdą jest, że można być zbawionym, nienawidząc Chrystusa, a nawet, można powiedzieć, nienawidząc drugiego człowieka, bo w drugim człowieku jest oblicze Boże. Takim najważniejszym miejscem, które Pan Jezus czyni jakimś centrum naszej wiary, to jest krzyż. Na krzyżu Pan Jezus przebacza wszystkim i zaprasza do przebaczania. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to jest głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego, który nie przyszedł nikogo zdominować, ale przyszedł pokonać demony, ale nikogo z ludzi nie chce na siłę mieć pod swoim panowaniem. Wszystkich zaprasza do swojego królestwa. On jest królem, jest panem, ale to zaproszenie nie ma charakteru przymusu. Każdy jest wolny, może dokonać wyboru, może przyjść, może nie przyjść, może posłuchać słowa, może nie posłuchać, może odrzucić. Tylko że z odrzuceniem Słowa Bożego jest też związana utrata pewnej szczególnej łaski, bo ten znak strząśnięcia prochu z nóg na świadectwo dla nich jest znakiem oddzielenia się Izraelitów od świata pogańskiego, od świata demonów. Ten proch mówi, to do mnie już nic nie należy z tego, z waszego domu, z waszego miasta. To jest miasto, to jest dom, który nie przyjął Boga. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z takim miejscem. Ja wychodzę z tego miejsca, idę dalej. Może inni przyjmą Boga. I też taką często takim problemem, takim błędem może nawet w duszpasterstwie jest to, że często księża męczą się, prowadzą na przykład katechezy, lekcje religii z osobami, które w ogóle nie chcą słuchać. Robią z tego kabaret, kpiny, przeszkadzają, hałasują i z tego tak naprawdę nie ma nic dobrego. Nie zostaje żadne dobro. Może lepiej byłoby w tej sytuacji zaniechać głoszenia tym, którzy tego nie chcą, a głosić tym, którzy rzeczywiście mogliby usłyszeć. Może żeby zostało kilka osób, niż cały tłum, który będzie zagłuszał tych kilka osób, które by chciały coś usłyszeć. Zauważmy, że na Areopagu większość zaczęła się śmiać z świętego Pawła. Kilka osób uwierzyło i te kilka osób poszło za świętym Pawłem. Paweł nie został. Nie został w Atenach, nie założył kościoła, poszedł do Koryntu i tam w bojaźni i drżeniem głosił Chrystusa ukrzyżowanego. Nie mądrości ludzkiej, tylko właśnie ukazywał ducha i moc. Moc nad złymi mocami, moc w uzdrawianiu chorych, moc w takim namaszczeniu olejem, aby dawać moc nowego życia. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do tego jako Kościół, żeby odkrywać na nowo moc Boga, moc ukrytą w Kościele. Tak często się pokazuje pewną niemoc ludzi Kościoła, może dlatego, że ta niemoc wynika z niekorzystania z mocy, która jest ukryta w Kościele, którą gdzieś ktoś zapomniał, że jest i opierał tylko i wyłącznie na swoich pomysłach, na
jakichś programach duszpasterskich, a zapomniał o programie Chrystusowym. Chrystus 2000 lat temu napisał w sercach apostołów pewien program, posłał ich i teraz, kiedy my ten program realizujemy, to rzeczywiście są owoce. To tak jak Piotr zarzucił z apostołami sieć, całą noc łowili, mieli swój własny program, co należy czynić i całą noc łowili i figę z makiem, nic nie złowili. A potem, kiedy spotkali Pana Jezusa, Pan Jezus mówi: dzieci, nic nie macie do jedzenia, nic, myśmy łowili, nic nie złowili. No to teraz zarzućcie po prawej stronie, wypłyńcie na głębie i zarzucili im po prawej, tak jak usłyszeli, byli wierni słowom Pana Jezusa i mnóstwo ryb, 156, złowili. W związku z tym jest to dla nas też znak, że nieskuteczność działań duszpasterskich związany jest z tego, że jesteśmy nie do końca posłuszni temu, co Bóg mówi do naszych serc. Natomiast skuteczność, bo to oczywiście ona skuteczność nie może być wyliczana tylko na podstawie liczby, ale na podstawie tego, co dzieje się w życiu tych ludzi, którzy się nawracają. Skuteczność zależy też od głosicieli, którzy nawracają się pierwsi, którzy pokutują, poszczą, którzy na przykład głoszą Ewangelię nawet wtedy, kiedy nikt nie słucha, do pustego kościoła, jak to czynił święty Jan Maria Wianej. W niedzielę nikt nie przyszedł na mszę świętą, pusty kościół, on wchodzi na ambonę i głosi Ewangelię, głosi kazanie, bo to ma moc egzorcyzmowania. Tam, gdzie się nie głosi żywego Słowa Bożego, tam demony zaczynają działać. Przychodzi duch kłamstwa, oszustwa i przekonuje ludzi do tego, żeby choć są w kościele, żeby mentalnie już nie nawracali się. Byli cały czas ludźmi z tego świata, nienależącymi do Chrystusa. Nawracać się każdy z nas potrzebuje. Metanoia znaczy zmiana mentalności. Każdy dzień jest nam dany po to, żeby ta mentalność była coraz bardziej podobna do mentalności Boga. Wzywanie do nawrócenia też jest naszym zadaniem. Uczynkiem miłosiernym co do duszy jest między innymi upominać grzeszących, czyli też wzywanie do nawrócenia. Dzisiaj w tym kontekście tak zwanej w cudzysłowie tolerancji, która też zmieniła swoją treść, słowa, które straciły znaczenie pierwotne, którym nadano nowe znaczenie. Posługujemy się tymi słowami, ale już coś innego one oznaczają i nie możemy się dogadać z tym światem, w tym sensie, że możemy mówić, ale jesteśmy niezrozumiani. I czasem tak jest, że możemy być traktowani jak śmieszni ludzie. Tutaj jak Benedykt XVI, Józef Ratzinger w takiej książeczce Wprowadzenie w chrześcijaństwo opisał pewną sytuację, że w pewnej miejscowości przyjechał cyrk, przygotowywali się do występów i okazało się, że w nocy niestety ktoś zapruszył ogień, wybuchł pożar i klaun biegał od domu do domu wołając, że jest pożar, żeby przyszli szybko ludzie i pomogli im gasić cyrk, bo niestety no, nie damy sobie rady. No i poszedł w przebraniu klauna, bo w tym czasie ćwiczył, jak stał z tych ćwiczeniach, no tak pobiegł i pukając od domu do domu, wszyscy słuchali i się śmieli, mówili, niezły trik marketingowy, nieźle się teraz wymyślili, żebyśmy przyszli, potem przyszli też na przedstawienie ten cyrkowe, super, no śmieszne to jest, no ale dzisiaj nie mamy czasu, teraz jesteśmy zmęczeni, innym razem, papa. I nikogo tak naprawdę nie przebudził do tego, żeby przyszli ratować życie. Cała miejscowość spłonęła, bo nikt w to nie uwierzył. I tak samo jest, jeżeli głosiciele spotykają się z odrzuceniem. Głosiciele ratują swoje życie, natomiast ci, którzy nie przyjęli tego słowa, giną w ciemnościach, w ogniach piekielnych, niestety. Dlatego potrzeba nam rzeczywiście nie zniechęcać się. Też każdy w swoim domu, w swojej rodzinie jest też takim może niemile widzianym prorokiem, ale dawajmy takie ostrzeżenie. Możemy być postrzegani czasem jak ci klauni, dziwnie ubrani, tak jak ja w takiej sutannie, to dziwny ten strój. Normalnie ludzie tak nie chodzą, mężczyźni. Więc kiedyś w Kanadzie
Ktoś myślał, że jestem prawosławny, inny z kolei celnik stwierdził, że jestem muzułmaninem, tylko zapytał, czy nie byłem w Syrii, Egipcie, czy w tym Iraku. Więc możemy być rzeczywiście trochę dziwaczni, jak to jeden ksiądz w Londynie usłyszał, dziecko mu mówiło, pokazując na księdza, że to Santa Claus, Santa Claus, no święty Mikołaj, no to tak się skojarzył. Jednak Pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy przyjmowali moc nad złymi mocami, nie poddawali się, nie lękali się złych mocy i głosili nadzieję, że Chrystus nie przyszedł nas potępić, lecz uratować, że rzeczywiście niebezpieczeństwo potępienia, niebezpieczeństwo piekła jest realne. Nie jest to jakiś chwyt marketingowy, że Kościół chce przez to przyciągać ludzi. Jest to istnieje naprawdę i żeby rzeczywiście skutecznie ludzi ostrzegać do tego, żeby chcieli się ratować, chcieli wychodzić z tego niebezpieczeństwa potępienia. Szczególnie dzisiaj też pamiętajmy o tych, którzy odeszli, zostali zamordowani w rzezi wołyńskiej. Pamiętajmy też o tych, którzy tego dokonali, aby mogli doświadczyć przemiany serca. W niektórych miejscowościach z pokolenia na pokolenie gdzieś jakaś taka nienawiść, złość, powtarzające się grzechy nienawiści, czy nawet morderstw. To, żeby ustało, zostało uleczone. Też rany na sercu naszego narodu, też żeby to zostało uzdrowione. Nie można zapomnieć prawdy. Prawdę trzeba głosić, ale prawda ma nas wyzwalać do czynienia dobra, do przebaczenia, do miłości, również wobec naszych nieprzyjaciół. Na tę drogę przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.